Po dłuższej przerwie, z powrotem, zaczynamy baldurkowanie, piwerkowanie. No i co? Czas kopać tyłki w dobrej sprawie. 19:45. Ja jestem Tomcio, witam wszystkich na Twitchu, na YouTubie. No i co? Nie ma co przedłużać, zaczynam. Wczytaj grę, dziękuję bardzo. Skończyłem ostatnio w Beregoście. Po... O ile dobrze pamiętam... po wykonaniu już questów w Neshkill. Czyli kopalnie oczyszczone. Zaraz sobie wszystko przypomnimy w dzienniku. Ważne wydarzenia, bandyci. Tak, czeka nas podróż do Kniei Larsa lub Peldvale. Wygląda na to, że ataki bandytów nadchodzą stamtąd i mają związek z ostatnimi problemami żelaza. Bandyci powinni mieć ukrytą bazę gdzieś głęboko w lesie. Czyli co? Okej. Okay. Flakonik z tajemniczym płynem. Berlund Gastkill zasugerował dostarczenie flakonika z tajemniczym płynem Terumowi Furimowi, Gowalowi z Beregostu. On powinien wiedzieć, co należy z nim zrobić. No dobra, czyli w takim razie... Co chcesz, bym zrobił? Dobra, dobra. Zabieramy się stąd. Idziemy do pana Kowala. Witam, witam serdecznie. Dobra, idziemy do Kowala, dać mu fiolkę znalezioną w kopalniach Neshkill. Co by nam powiedział? Co to z tym żelazem się dokładnie działo? O, dziękuję bardzo. Hola, wędrowcze, zatrzymaj się. Gdy się prosi starzec. Tak, czyli Elminster w końcu ujawnia swoje oblicze. Green screen full profeska widzę. A ja na tle brudnej ściany nagrywam. Uwaga, za mną też jest ściana. Ale akurat tak się składa, że była zielona. Więc w miarę to wszystko jeszcze się klei, chociaż pewnie jakbym się za bardzo ruszał, to... O, widać przebicie. Mam nadzieję, że nie popsuję tutaj widzialności samej gry, bo tak jak to testowałem, to niezbyt dobrze. No, nie wychodziło to zawsze tak, jak chciałem. No nic, mamy Elminstera. Robię, co ma być zrobione. Widzę, że nie wiesz jeszcze, po której stronie się opowiedzieć, ale niezależnie od tego, jaki kierunek obiorą twoje działania, będę cię obserwować. Na razie mam dla ciebie pewną informację, choć pewnie cię ona nie zaskoczy. Bandyci, których poszukujesz, mają zwyczaj przebywania od czasu do czasu na północnym wschodzie. A teraz pozwól, że cię zostawię. No to nara. Witam serdecznie, witam. Dobra, kuźniak grzmiącego młota. Może przy okazji coś się uda kupić. Nawet nie wiem, jak to... Jak stoję z kasą, ze sprzętem, nic. No nic, jest pan Taerum. Mogę zrobić cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Cóż za interesujący materiał. A niech nie, czyżby Ankhek? Dawno już czegoś takiego nie widziałem, ale jeżeli dobrze sobie przypominam, to można z tego zrobić niezłą zbroję. No dobrze, ale na razie... Chwila. Będzie z tego wspaniała zbroja. Mogę zrobić cokolwiek chcesz, ale niech to będzie. Dobra, my i tak mamy zbroję z Anhega, znalezioną w Neshkill. A właśnie stamtąd wróciliśmy. Przy jednym z koboldów, które zaległy się w kopalniach, znalazłem to oto fiolkę. Myślę, że zawarty w niej płyn może powodować łamliwe żelaza. Tak po prostu ją znalazłeś? Cóż, to doprawdy wszystko wyjaśnia, nie sądzisz?
Pomyślałem, że mógłbyś użyć tej próbki do odwrócenia szkodliwych efektów wpływających na żelazo. Ja nie, ale znam kogoś, kto by mógł. O, dziękuję bardzo za obserwowanie. Anhek to jest rodzaj potwora w D&D, tak swoją drogą. No tak, no stąd mamy te zbroje. Zabraliśmy ją z martwego. A raczej ten pancerz Ankhega został zabrany z martwego Ankhega. Natomiast zbroja jest do znalezienia w jednej z lokacji. I co? Za 5 dni mamy się zgłosić, czyli nic. Za wiele się nie dowiemy. O właśnie, to jest ta zbroja płytowa z Ankhega. Co my tu mamy? Topór plus 1. Osłupiacz plus 1, miecz krótki. Tutaj pani zdualowana się uczy jeszcze. O, od razu fajnie, że się udało nauczyć. Jak to wygląda? Na razie dobrze. Wasza wola? Dobra, dobra. A nie, sekundę, zakupy. Mogę zrobić cokolwiek zechcesz. Pokaż, ale co to masz będzie na wyzwanie. Sztylet, strzałka, proca, kij, miecze. Strzały, kolczugi, tarcze małe, tarcze duże, puklerze, pawęże, jest pełna zbroja płytowa. Na razie chcemy to. Okej, okay, czy można coś sprzedać przy okazji? Uwaga, klejnoty. Raz, raz, rachu, ciachu. Udrękę chyba jeszcze sobie zostawię. Różdżki niezidentyfikowane, miecze długie, zwykłe plus... O! Mogę zrobić cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Sprzedajemy. Dobra. Zbroje niech trzyma pan Kagein. A my co? Tak, ty tu jesteś, misiu, w ten sposób uzbrojony. Chłopakom trzeba kupić pocisków do proc. Mogę zrobić cokolwiek w takim chcesz, razie ale niech jeszcze to będzie szybkie wyzwanie. Zakupy. A co, szarpniemy się i kupimy też proce plus 1. Dobra, czarodzieje. To i tak będą wystrzeliwać długo, długo swoje. Szybciej, bardzo dobrze. Tutaj pociski. Okej, okay, zakupy zrobione. Nie chcę mi się teraz dobra, gadać. Dobra. I co dalej? Nalegacie. Generalnie należałoby iść w poszukiwaniu obozu bandytów. Ale tak sobie pomyślałem. O, właśnie tu. Tak sobie pomyślałem, że może najpierw zwiedzić ruiny szkoły Ulcastera. Bardzo dobrze. Świetnie. Dobra. Mam piwko. Pierwsze. Dzisiaj jest to... O, chyba nie widać, bo tu za bardzo światło. O, jest browar profesja. Juicy Sour Ale. Nazwali to ładnie Jokerem. Nawet jest namalowany ładny Joker w stylu Jacka Nicholsona. No i co? Co my tu mamy? Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, słód owsiany, płatki owsiane, pire z truskawek. Sok z wiśni, sok z aroni. Laktoza, chmiel, drożdże i bakterie. Bo z tego co wiem, to sour ale, te właśnie owocowe, tworzy się w ten sposób, że do ważenia dodajemy również pulpę owocową, soki, trochę mleka i bakterie, które mają to fajnie zakwasić. Browar Profesja ma takie piwka stylizowane na fantazy typu Pogromca Smoków. Chyba nie. To chyba mylisz z innym browarem. Oni mają takie różne ludki, ale nie aż tak fantazy. Czy to jest cydro piwo? No to nie jest cydro piwo.
Bo cydr to po prostu nie piwo. Jak będziemy tu siedzieli, no i nie jest to też. To nie zarobimy ani grosza. Nie jest to też piwo z dodatkiem soku, bo ono jest ważone już z owocami. Także drodzy widzowie, wasze zdrowie. Robię pierwszego łyka, ale wspaniale wygląda, naprawdę. Może tu nie widać tak dobrze w tym kolorku. W ogóle szklanka firmowa, też z browaru Profesja. Czasu. Jeżeli a ktoś powiedzieć, będzie przybywał we Wrocławiu, to... Czasu. No, może do sklepu warto się wybrać, bo sama miejscówka, w której ważą to piwo, nie jest zbyt... zachęcająca. Myślę, że tak to trzeba ująć. No ale cóż, wasze zdrowie, w końcu trzeba się napić. No pyszniutkie. Kwaśne jak cholera. Czuć tą wiśnię i maliny. Chwila, maliny, czy to były truskawki? Ha, truskawki. I trochę soku z aroni. Aż wykrzywia gębę. No, a tymczasem drużynka dzielnych poszukiwaczy przygód zmierza na południe. O! Z miłości do złota. No cóż, na tym etapie gry taka potyczka z hobgoblinami nie stanowi praktycznie żadnego wyzwania. Cholera, gdzie jest to wejście? Niestety pamięć zawodzi. I... O, tutaj. I ominąłem wejście do góry. Te dziady już się zdążyły zrespawnować. Oho. Właśnie tak to jest. Wasza wola? Człowiek myśli, że nic mu nie grozi. Po czym zaraz... Coś was. Trzymaj się. Jest miodem dla uszu. Trzymaj się, Ksar. Trochę emocji. Uff, antidotum. Zaaplikowane. Hobgobliny roz... walone. Bardzo dobrze. Prawie się zrymowało. Ale unik. Na razie unikam przekleństw. Już i tak się dzisiaj nadenerwowałem przy trzecim Wastelandzie. Który, no wiadomo, mimo swoich większych, mniejszych wad jest mimo wszystko bardzo dobrą grą, ale no niestety gram na konsoli, na Xboxie. I o ile na silniejszej wersji Xboxa, na Xboxie One X nie ma problemów, tak na tej podstawowej, no to dziwię się, że w ogóle to przeszło certyfikację. Mówiliście do... Zrobię co chcesz. Gra crashuje się co chwilę i to pomimo już dwóch łatek. Faktycznie sprawiły, że gra jest stabilniejsza, ale generalnie no zdarza się, że dzisiaj traciłem pół godziny postępu. No ładnie wybuch. Wasza wola, bardzo dobrze. No ale na szczęście już praktycznie jestem na końcówce, więc... A jeżeli będę się decydował na drugie podejście, to mam nadzieję, że już połatają. Wszyscy kochamy Unity. No tak, no i czasy ładowania to jest po prostu... dramat. Ludzie narzekają na wersji PC-towej na nie, mając dyski SSD. Także na... No, możecie sobie tylko wyobrazić, jak to wygląda tragicznie na konsoli.
No ale, no cóż, może to też świadczy o tym, że gra jest dobra, bo pomimo tych wszystkich problemów, no chcę ją dokończyć. Chcę ją dokończyć, no cholera. Szybciej! Mam nadzieję, że jutro mi się uda. Czy w Xboxie nie można zmienić dysku? Można zmienić, ale no prawda jest taka, że przy tej najsłabszej wersji Xboxa no to koszt dysku przewyższa koszt samej konsoli, więc chyba nie ma sensu. Także zobaczymy, co przyniesie nowa generacja, już chwalona za super ultra szybkie dyski SSD. Dobra. Z miłości do złota. Z miłości do złota. Jeśli zrobię to, co chcesz, bym zrobił? Ja idę z miłości do złota. Dobra, dobra. Jeśli nalegacie, że podejrzewam, że będzie lepiej. Dobra, co my nie tu mamy? Nie dotykaj mnie! Czemu cię nie dotykać? Co chcesz, bym zrobił? Wasza dobra, dobra. Powiedzcie tylko, czy dobrze mnie słychać i czy słychać grę, czy nie podgłośnić czegoś, nie ściszyć. Jakby ktoś napisał na czacie, to byłbym bardzo wdzięczny. I Haryt, który czuje mięso. Zatrzymaj się, upiorze, i okaż swą naturę. Jestem i Haryt, największy wojownik. Chcę żyć i smakować krew raz jeszcze. Twoja będzie pierwsza po 100-letnim poście. No tylko spróbuj. Znowu mi przeszkadzacie. Balans, dziękuję, jest okej. O, to super, dziękuję za wieści. Ostatnio w ogóle po zrzuceniu filmiku okazało się, że nie ma właśnie dźwięku z gry, nie wiem czemu. Coś was gnębi? Coś tam Twitch sobie wymyślił. Nie ma to jak porządny rozlew krwi. Szybciej! Idź dręczyć kogoś innego. Co chcesz, bym zrobił? Wasza wola? Jeśli nalegacie... Niech to ma sens. Co znowu? Wow, i Haryt mocno bije. Ach, te dialogi baldurowe. No cóż, no Baldur jest do... poczucia klimatu przygody, nie do... Nie do czytania jego dialogów. Często wątpliwej jakości, nie da się ukryć. Szybciej! Napił? Pewnie. Step bojowy. Magiczne. Cep bojowy plus jeden. Świetnie. Co chcesz, bardzo dobrze. Dobra, mamy noc. Gdzieś tutaj, w tych ruinach powinien czaić się duch. No, a wracając do konsol, czasów ładowania i tak dalej, no to... No nie, no generalnie mimo wszystko uważam za, że i PlayStation 4 i Xbox One no to była jedna z najsłabszych generacji konsol w całej swojej historii, może? Z bardzo słabą konfiguracją. Jeszcze szczególnie czuć to przy Xboxie, bo ta podstawowa wersja po prostu leżała i kwiczała. Była zwyczajnie słaba wydajnościowo i to, że brakowało tych dysków porządnych. No w przypadku Xboxa to też był problem z procesorem słabym, nawet w tej najsilniejszej wersji. No PlayStation uratowało to, że ma po prostu świetne, no czy świetne,
ma bardzo rozchwytywane ekskluzywy. Natomiast... no natomiast Xboxa uratował tak naprawdę Game Pass. PlayStation 3 bez SSD też miał czasy ładowania takie, że szło się zestarzeć. No tak, o, widać, że tutaj tło wariuje. Z tym, że... no, kiedy było PlayStation, to dyski SSD nie były jeszcze standardem na PC, więc nie było, myślę, takiej różnicy odczuwalnej tak bardzo. Natomiast tutaj podczas tej generacji, no, dyski SSD no, ładuje się już do najtańszych laptopów. Ten przeskok już nastąpił. No i to wyraźnie, wyraźnie przeszkadza. No nic, wasze zdrowie jeszcze raz. Okej, okay, rozmawiamy z Lucasterem. O, pod gruzami na najniższym piętrze, przywróćcie nadzieję, historia jest taka ważna. Pan Ulcaster, a raczej no, pan duch Ulcastera szuka. Co chcesz, bym zrobił? Nie chce mi się teraz szuka gadać. Szuka ksiąg. Także musimy mu je zapewnić. Trzymaj kagain, weź się napij. Wasza, dobra, dobra. I włazimy. O, wspaniały design. Dobra, dobra. Wspaniały design labiryntów pierwszego Baldura. Żywcem wzięty z kartek z zeszytu w kratkę. Czego chcecie, zdechlaki? No nic, tutaj ważne będzie szybcie, bardzo nie wdepnięcie w żadne pułapki. No myślę, że nawet najwięksi entuzjaści pierwszego Baldura przyznają, że taki design lochów nie przystoi. Zresztą, kogoś innego. No cóż, to jedyna gra oparta na silnik Infinity, zrobię, której tak typu lochy występują. Która geniusz już... Tylet magiczny, dobra. Wykrywaj, wykrywaj. Co chcesz? Dobra, dobra. To ogólnie wspaniała gra jest. Wspaniałe dialogi, wspaniały design labiryntu, wspaniała mechanika. No cóż. To prawda. Nie warto tracić czasu. I wspaniały klimat przygody. Będzie mi tak wygodnie, jak przejść step pod ziemią. Niech to ma sens. Jeżeli będę musiał... Znowu mi przeszkadzacie. I cyk, cholera, czar zmarnowany. Szybcie, bardzo dobrze. Idziemy dalej. Kolejny wilk. Co chcesz, bym zrobił? Wasza wola? Mężczyźni to żałosne istoty. Doprawdy? Czym? Bardzo dobrze. Jeśli coś krwawi, zrobię to. Nie chcę mi się teraz gadać. Pocałuj się. Doprawdy? Tych. Co chcesz? Dobra, dobra. Mężczyźni to żałosne istoty. Wasza wola? Mówiliście do mnie? Czym? Bardzo dobrze. O, pajęczyny. Ogromny pająk. Zlurujemy go. Co chcesz, bym zrobił? Zgoda. Gryźpiach. Gryźpiach. Bardzo ładnie. Dobra. Cholera. Kolejny. Ma sens. Śpilek. Idź dręczyć kogoś innego. Zaczynacie mnie irytować. Oj, tu czas, no. Co chcesz, bym zrobił? Ryśpiach, łajdako. Wasz marny żywot. Bardzo dobrze. Dobiega tu kresu. Wasza, dobra, dobra.
szybciej. Bardzo dobrze. Okej. Dobrze się udało. Nie chcę mi się teraz gadać. Napij się jeszcze jednej mikstury. Co chcesz, bym, jeśli nalegacie? Okej. Co się kryje za rogiem? Kolejne wilki, także wycofania. Nie ma porząd, zgoda. Wasza wola? Doprawdy? Ach, coś nie idzie. Nie idzie to. Chycie się w cieniu. Dobra. Ogłuszony. Przepraszam, zerknę tylko na moment. Muszę zerknąć na telefon. Szybcie. Dobra, dobra. Dobra, na szczęście nie jest zbyt duży ten loch, pomimo swojego dyskusyjnego projektu. Co no ile tutaj wilków? Wasza, jeśli nalegacie... Jeśli zgoda. Szybciej! A, no cóż, BioWare nigdy nie słynęło z... dobrego encounter designu, co, tak? Dobra, dobra, powiedziałem, mam nadzieję. Bardzo dobrze. I jak widać, już od swoich pierwszych gier lubiło nawalać trash moby na lewo i prawo. No ale cóż. Myślę, że ich high pointy, szczególnie w dwóch Baldurach, na tyle są wysokie, że można przymknąć oko na low pointy, takie jak ten okropny loch. O cholera. Czego chcecie? Montaro, nie. Pogarszasz sprawę. Co to za niewykrywanie pułapek? Nigdzie nie będzie mi tak wygodnie jak 6 stóp pod ziemią. Szybciej! Bardzo dobrze. O, no i jednak da radę, Montaronie. Mówiliście, zrobię co chcecie. Jak to nie udało się uniszkodzić pułapki? No. Co chcesz, bym... Dobra, dobra. Może zapiszę. Ach, kolejne wilki. Co znowu? Usypiamy. Wasza wola? Nie zrobię. Cholera, nie udało się. Niech to ma sens. Kurde, Montaron. Znowu mi przeszkadzacie. Zgoda? Zaczynacie mnie irytować. Jeśli zrobię to... I atak w plecy. Raczej z zaskoczenia. Cholera, dajej, szartel. I co? I gówno, nie udało się. Nie mam czasu na to, by chwalić. Czego co ty robisz, Motole? Czemu nie atakujesz? Krwią. Nie ma to jak. Kurde, tam umiera. Oj, babo, babo. O, udało się. Bardzo dobrze. Mężczyźni to żałosne istoty. Wasza wola? Jeśli coś krwawi, mogę to zabić. Szybć! Dobra, dobra. Mów, a pocałuj się. Tu mam pułapki. Tego zapis będzie, myślę, niezbędny. Różka kuli ognistych. A to kto? Och, wampirzy. Wampirzy, wampir. Co chcesz, bym zrobił? Idź dręczyć kogoś innego. Dobra, do ataku. To ma sens. Nie pojmu. Jeśli muszę. Siup, siup. Nie ma to jak porządny mężczyzna. Dobra, atakuj.
Czy uda się? Do boju! Do boju! Przepraszam. Problemy techniczne. No bijcie! Zabij go! No w końcu. 2000 punktów doświadczenia. Wasza wola? No proszę. No, tego się nie spodziewałem. Jeśli nalegacie... Co jeśli nalegacie? Napiłbym się siwa. Pij lekko, mistrzu. O, jest pułapka. No i tak, co tu jeszcze można powiedzieć? Wielkimi krokami zbliża się... Wasza wola? Podziemia. Jeśli nalegacie... jest miły. O, jest, zakurzony podręcznik do historii Ulcastera, czyli to, po co tu przyszliśmy. Wielkimi krokami zbliża się Early Access trzeciego Baldura. Trzymaj się, Atorion. Na razie. Dzięki też za obecność. A pocałuj się. I smacznego. Cześć, Imirit. Dobra, bo tak, kontynuując. Zbliża się Early Access 3 Baldura, już 30 września. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy będę grał. Szczerze mówiąc, chyba nie. No, chociaż zobaczymy. Trochę szkoda, no bo jednak będzie w cenie pełnowymiarowej gry. $60, no to pewnie u nas będzie znowu coś około 280 zł. No to jest jednak konkretny pieniądz. Za niepełną grę. No, zobaczymy. Co chcesz by... Dobra. No ale mam nadzieję, że Larian dowiezie. No mi osobiście... Drugi Original Sin bardzo się podobał. Otóż wiem, że dużo osób takich bardziej, no, hardkorowych, RPGowych zapalniców ma dużo zastrzeżeń, to tak eufemistycznie rzecz ujmując. No ale po tym, co jak na razie pokazano, mimo że oczywiście w żaden sposób nie przypomina to klasycznych Baldurów, to jestem no bardzo, bardzo zaciekawiony i przede wszystkim dobrej myśli. DOS 2 to ta mobilka dla Kazuli. Dokładnie. Dokładnie można tak to ująć. Ale ja mam, no miałam straszną słabość do tej gry. Przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. O! Cóż to za wolumin? Ach, charyzma plus jeden. Oczywiście nikomu charyzma się nie przyda. No ale trudno. Tak, także mam dużą słabość do drugiego Original Sina. Zresztą do pewnego stopnia co do jedynki chcesz, też. Nalegacie? Ale no mam nadzieję, że po prostu sam ruleset D&D z marszu wyeliminuje wiele wad Original Sinów, czyli chociażby okropną itemizację, czy taki sobie jednak ten system czarów, które no bądź co bądź były może i zabawne i pozwalają na naprawdę śmieszne kombinacje, akcje i tak dalej. No ale tak z mechanicznego punktu widzenia to nie było zbyt skomplikowane, ale no naprawdę ja się bawiłem świetnie i w koopie przeszedłem dwa albo nawet trzy razy i samemu musiałby wyeliminować Belgów. A no tak, no to jest kwestia też. Zobaczymy jak wyjdzie to też w kwestii fabularno-scenopisarskiej. Wasza może tak, tak to ujmę. Szybciej, jeśli nalegacie. No ale no cóż, no pierwszy Baldur też nie jakoś specjalnie pod tym względem nie powalał.
Dobra, czy ja w ogóle muszę tu jeszcze chodzić? Gdzie mam co potrzeba? Może jeszcze Niech tylko szybki rajd. Ma sens. A pocałuj się w sztych. Tak, to jest szkoła Ulcastera. O, proszę, galarety. Mam nadzieję, że mnie nie ogłuszą, bo no byłoby przykre. Bo nie wiem, czy dałoby radę. Dobra, uciekamy. Co chcesz, bym zrobił? Padamy. Dobra. Go, go, go. Świetnie. Bardzo dobrze. Udało się. Dobra, pan Ulcaster. No właśnie, zniknął. Bo już jest poranek. Czy jeszcze gdzieś się tu kręci? Nie, wygląda na to, że go nie ma. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz, myślałem, że magiczne bronie też się psują i przełączałem na topór bojowy plus jeden tylko na mocnych przeciwników. Zastanawiałem się nad galaretami, ale musztardowa była odporna na zwykłe. Tak jest. O, ale znalazł się Ulcaster. No nie, psują się jedynie bronie niemagiczne. Prostymi słowami powraca wiedza. Jeszcze raz nauczać w niebieskiej szkole. Nie dopuszczę, żeby to się powtórzyło pewnego dnia. Hurra! Wspaniale. I co? I znikł. Także książki oddane. Odpoczynek poczyniony. Wow, cały dzień. Można iść dalej. Ale właśnie, co dalej? Może jednak odwiedzić Gulikin, zanim się pójdzie do obozu bandytów. Most Firewine Gulikin. Dobra, idziemy. Jeśli nalegacie... Podróż trwała 8 godzin. Dobra, Gulikin. O wiosce wiadomo już z wielu pogłosek. Założona przez niziołki wędrowne. O! Może Montaron znajdzie sobie kogoś miłego do towarzystwa. Ale zanim odwiedzę wioskę, to... O mój Boże, koboldy! Wasza wola? Za chwilę pozwiedzamy. Dobra. Cuch, dobra. Okolicznych lasków. A konkretnie z tego co pamiętam, gdzieś tutaj. Wasza wola? Co znowu? Coś was gnębi? Szybciej! Gdzieś tutaj powinniśmy spotkać. Jeśli nalegacie. Pewnych narwańców. Ale nie mam na myśli filku. Znowu mi przeszkadzać. Złości do złota. Jeśli coś zrobię, to... Wasza, jeśli nalegacie... Dobra. Wilki padają. Wszyscy atakują. Czego chcecie, zdechlaki? Dobra. Zaczynacie mnie irytować. Ja użyję już niewidzialności na Montaronie i na Shuttle, która jest złodziejem. A raczej złodziejem wojownikiem z dual klasowanym. Dobra, trzeba się poszwendać po okolicy, ale nie, to nie tu.
gra przyjemna muzyczka. Pada deszczyk. No to jest właśnie baldurowy klimat. A wąwozie gule. Bardzo dobrze. O, moje działania są waszymi. Co znowu? Twój głos jest miodem dla puszu. Nie dotykaj się. Cholera. Zacie. Ty to masz mnóstwo. Ale to mnóstwo niewykorzystanych czarów identyfikacji. Nie, nie ty Edwin, tylko ty sam. Dobra, fajnie, fajnie. Ups. Nie warto tracić czasu. Robię to co wy. Jeszcze! Ilu nas teraz jest? Wspaniale! Idźcie podporki, idźcie, idźcie. Straż przednia, cannon fodder. A jak wiadomo... Bardzo dobrze. Z motywu przewodniego cannon foddera War never has been so fun, tak? Wojna jeszcze nigdy nie była taka zabawna. Jest po prostu zajaskrawe. Czym? Dobra, dobra. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, dobra. Tu jest kręgiec mapy. Nalegacie. O, dobrze pamiętam. Jest pan Molkar. Jednak w końcu się spotkaliśmy, brodacz. Biedactwo, wydaje mi się, że nie masz pojęcia, dlaczego musisz umrzeć. Pewnie mieliście już sporo problemów z niekompetentnymi niestety łowcami nagród. Te czasy minęły, dziś nadszedł twój koniec. Jestem pewien, że sprawisz nam tyle samo kłopotu, co reszta motłochu, który wytłuchliśmy. Będziesz uroczą ofiarą maleństwa. Kiedy będziesz zamykać oczy, wiedz, że zabił cię Molkar. No dobra. Co chcesz, bym zrobił? Pokaż, na co cię stać. Ale nie jestem raz. Co znowu? Coś was. No cóż, standardowa taktyka. Pajęczyny. W ilościach jak największych. Wasza wola? Idź dręczyć kogoś innego. Wszyscy przerzucają się na. Bronie miotane. Czego? No może nie wszyscy. Ach, zrobimy ten atak w plecy w końcu. Jest! No po 19 obrażeń. I Molkar nie żyje. Dobra, weźcie ich wszystkich. Zasypcie strzałami. Norwin pada. Halakan, halacan. Siup, 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 siup. No i wspaniale. Mówiliście. Dziękuję panie Bimdog. O, cholera. Szybciej. Napiłbym się piwa. Dzięki Bayerowi, jakim jest. Mężczyźni to żałosne istoty. Co chcesz, ten pasek szybkiego dostępu. Wasza woczy, jeśli nalegacie. Można łatwo pozbierać łupy. Bardzo dobrze. A cóż to dostaliśmy tak swoją drogą? Kolejny miecz magiczny Morgenstern. Kolczuga. I nie ma już miejsca. W ogóle z miejscem zrobiło się słabo. Przydały się pojemniki, ale jak widać są tylko... Na razie mam tylko jeden. Miecz długi plus jeden. Morgenstern niestety nie da rady go zidentyfikować. Ale jest to chyba Morgenstern plus jeden, chociaż może plus dwa. Sztylet plus jeden. I strzały. Dobrze, Chartel awansowała. Na poziom
czwarty złodzieja, czyli co? Czyli w końcu wraca... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie wrócą jej levele wojownika. Coś mieć krótki, dobra. Czy już wróciły? Nie, jeszcze nie. Czyli dopiero na następnym poziomie. Dobra. No dobra, chłopaki. Szybciutko do wioski. I dziewczyny. Zaczynacie mnie irytować. Dopiłem piwko. Jeszcze raz przypominam. Joker, Juicy Sour Ale z browaru Profesja i browaru Nepomucen. Bardzo dobre, jeżeli ktoś niech lubi to ma sens. Tego typu kwachy. 5%. No to całkiem nieźle. Śpilekko, mistrzu. Dobrze, gdzie tu jest? Jest wejście. Chciałbym tylko mieć przy sobie moją fajkę. Firewind było miastem holowym elfów, a zniszczono je w głowie potyczce jakieś 200 zim temu. Spytajcie Zgliszcza, może one powiedzą wam, kto kto zwyciężył. Witaj wędrowcze, Gandalar szczęśliwa stopa do usług. Do usług. Czemu nasza skromna mieścina zawdzięcza tę wizytę? Idziecie do wieży Durlaka? Jak już tym byliście, a teraz chcecie, żeby ktoś wyleczył wam guz jesieńce. Wielu wędrowców, prawie wykrwawionych na śmierć, przychodzi do miasta. Nie jest to dzień na wieży Durlaka. O nie. Dziś ciekawią nas ruiny Firewine i radzi będziemy, jeśli pokażesz nam najlepszą drogę. Mogę pokazać wam drogę, ale przy okazji ostrzegę was. Dziwne rzeczy można tam spotkać. Słyszałem, że te bestie są dobrze zorganizowane. Ale do mych uszu dochodzi wiele dziwnych plotek. Idźcie do piwnic w winiarni, tam znajdziecie sekretne drzwi. No, ciekawe, ciekawe. Tak, Gandalar powiedział, że w jednym z domów znajdują się ukryte drzwi do ruin Firewine. Chciałbym tylko mieć przy sobie moją fajkę. Nikt o wzroście niziołka nie wie, gdzie jest klucz. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Czego chcecie? Zdechlać. Zrobię, co chcecie. Skoro nikogo nie ma. O, to można coś. Aha. Są sobie. No nie! Proca plus jeden. Oczywiście. Tuż po tym, jak kupiłem. Co chcesz, jeśli nalegacie? Mówiliście, a pocałuj się. Twój głos jest, jeżeli będę musiał. Historia rzeki Jednorożca. Historia Doliny Bogów. Biurko. Niech śpi lekko. Skrzynki. Biżuteria. Świetnie, już nie ma miejsca. Dobra, dobra. No dobra, może za wiele nie było, ale zawsze coś. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Wioska Guliki, niziołek kobieta. Chciałbym tylko mieć przy sobie moją fajkę. Kto by nie chciał. Przydałby się jakiś... Świątynia Jondal i wspaniałe wino Alvenhendara. Okej. Okay. Dobra, dobra. Alvenhendar, to chyba on. To już to nie się. Kolejny dureń, który nie może się doczekać batów. No tak, tak. Zobaczmy, co masz do zaoferowania. Cholera, nie za wiele. No cóż. Może w piwnicy coś ciekawszego. Jeśli tego. Nalegacie... Nic z tego, wygląda to na zwykłą... Na zwykłą tłocznię win. Oho, z ukrytym przejściem. No tak, faktycznie. Prowadzących prosto do ruin.
Do lochów. Jeśli nalegacie, ale bardzo tak. Dobrze. Na razie może tutaj... Bardzo dobrze. Chciałbym tylko mieć przy sobie moją fajkę. Nie pójdę. Bardzo dobrze. Pozwiedzamy resztę domostw. Panie Niziołku. Chciałbym tylko mieć przy sobie moją fajkę. Dobra, dobra. Czego chcecie? Kolejne meble do splądrowania. Chcecie? Szybcie! Bardzo dobrze. Północy. No, dobra, dobra. Obcy jesteś. Nie powinieneś łazić. Jesteście tu mile widziani, przynajmniej na razie. A nie jesteś zdecydowany. Masz coś przeciwko nam? Mam wielką urazę do takiej jakby. Może reszta wioski będzie mi to miała za złe, ale to przez takich błąkających się po podziemiach drani jak wy, mój brat już nie żyje. Poszedł z podobnymi z wami i skończył w gumi na ziemi. Nie mogę was za to winić, ale to nie znaczy, że muszę dobrze czuć się w waszej towarzystwie. Co chcesz, bym zrobił? Przepraszam. Jeśli nalegacie... Ach, tam... Niepotrzebnie. Chyba. Moje działania są waszymi. Ale skoro ci nie przeszkadza, że cię okradamy... To cóż. Jeśli muszę. Szybcie! Dobra, dobra. Co jeśli nalegacie? Mówiliście do mnie? Zrobię co chcecie. O, nieudane. Ups. Wasza wola. Bardzo dobrze. Uciekamy. Dobra, dobra. Uciekamy zanim przyjdą dobra, straże. Dobra. Jakie tu straże mogą być w takiej małej wiosce? Tym bardziej, że zupełnie nic, nikt sobie z tego nie robi, że podkradamy to i owo. Jeśli nalegacie, tyjszych chat. Paskudne czasy idą. Idziecie do ruin Firewine, musicie być bardzo odważni. Kiedyś też chciałem tam pójść, ale na niej się to bardzo nie podobało. Babcia mądrze gada, zanim się usamodzielnisz, poczekaj lepiej, aż sam będziesz potrzebował siebie zadbać. Sam sobie poradzę. Babcia potrzebuje mnie tutaj, muszę jej pomagać i nie powinienem jej opuszczać. Lepiej już idźcie. Lepiej się zdenerwuje. Babcia się zdenerwuje, jeżeli zobaczy, że z wami rozmawiam. Dobra. Dobra, dobra. Szybciej, jeśli nalegacie. Oho. Ziołek kobieta niżek mężczyzna. Czyli to jest babcia? Jeśli nalegacie... Oby dane ci było poznać tak. Szczęście i ciepło domowego ogniska. Słyszałam, że wasze odwiedziny narobiły dużo zamieszania w naszej małej wiosce. Skąd takie zamieszanie? Czy goście są zjawiskiem tak niezwykłym? Goście nie należą u nas do rzadkości, ale ci niezwykli, którzy porzucili własne domostwo w poszukiwaniu przygód, zawsze wzbudzają zainteresowanie. Żaden niziołek nie zrozumie, po co ktoś miałby opuszczać dom i szukać czegoś nowego. Zastanawiam się, czy mówią o was jak o głupcach czy dziwakach, ale bez względu na to w większości domostw naszej wioski znajdziecie serdeczne... O, przepraszam, przyjęcie. No tak, szczególnie w tych domostwach, które pozwalają się bezkarnie okraść. No ale cóż. Niech zrobię co chcecie. Nic się nie dzieje. Obcy jesteś. Nie powinieneś łazić, gdzie cię nie proszę. No, w końcu. Przywódca niziołków. Mieszkańcy Guliki nie lubią, gdy ktoś kradnie rzeczy, na które pracowali w pocie czoła. Poddajcie się, złodzieje. A może 200 sztuk złota? O. Jak to nie przyjmujecie łapówek? Bardzo dobrze. Dobra, dajcie spokój. O. Jeśli nalegacie... No, na szczęście. Na szczęście małe straże się zbytnio tym nie zaniepokoiły. Hej, czekaj. A ty się przejąłeś tym, że okradamy? Chciałbym tylko mieć przy sobie nie. Moją fajkę. No to cóż. Czyli został ostatni domek. Domek Jenkala. Dobra, wchodzimy. Kurczę, przecież gdyby nie to, że no, gram nie pierwszy raz, to przecież bym się nie domyślił, że tutaj jest dobra, jakieś dobra. Przejście.
Co ma 9 piekieł robicie w moim podziemnym domu? Nie wiem, dlaczego się tu znaleźliście, ale jeżeli liczycie na gościnność niziołków, to gorzko się zawiedziecie. Kiedy intruz wchodzi do mojego domu, zabijam go. W twojej norce śmierdzi jakby koboldem. Zastanawiam się, skąd się to bierze. Myślałem, że wy niziołki nie cierpicie koboldów. O nie, odkryliście mój sekret. Tak, to ja wpuszczam do miasta koboldy. Szybko poszło. Przykry mi, że nie pożycie wystarczająco długo, aby komuś o tym opowiedzieć. Nie dotykaj mnie! To się jeszcze okaże. Zaczynacie mnie irytować! Idź dręczyć kogoś innego. Wasza wola? Dziękuję. O! I tutaj znowu z browaru profesji. Kolejne piwko. Tym razem jest to Subjekt, czyli African Queen Single Hop Summer Ale. Z tego, co mi powiedziano w sklepie, to po prostu jest to IPKA z chmielami z RPA. Co my tu mamy? Subjekt. Słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele, drożdże, hothead ale. Piwo niefiltrowane, pasteryzowane. Smak orzeźwiający, chmielowy, cytrusowy, aromat owocowy, cytrusowy, chmielowy, barwa słomkowa. No dobra, to co? Szkło firmowe, nieprzepukane, ale trudno. Może tak, wy tutaj go zmasakrujcie, żeby nie tracić czasu. A ja otwieram. Cena aromatu. No tak, faktycznie taki lekko cytrusowy. Dobra, zrobię tak. Przepłuczę w ten sposób tego kwacha. I nalewanko. Dobra, może nie całe. Wow, duża piana. Mocno mi się spieniło. Tutaj dziękuję mojemu pomocnikowi za rękę. Plus próbuję, uwaga, kolejne piwo. Cóż to jest? Przekupka Witbier, czyli białe belgijskie pszeniczne. Ze skórką pomarańczy i skórką cytryny. Kolendra. Mirt cytrynowy, drożdże. No dobra. Ojej, faktycznie. Mocno. Mocno koperkowy. Ale taki świeży koper. To kolendra. Tutaj ponoć jest to kwestia kolendry. No ale cóż, wracamy do Summer Ale'a. No faktycznie jest taka orzeźwiająca ipka. No bardzo taka gorzkawo kwaśnawa, coś w rodzaju grejpfruta. Jeśli muszę. To by było super piwo na wyższe temperatury. Właśnie czegoś takiego bym się napił na plaży albo podczas grilla. No ale cóż, no. Co bardzo pogoda mimo wszystko. Wasza woda. Dobra. I tak jest tego września całkiem niezło. No dobra. Coś was nie dobra. Robię to co wy. Do czasu. Cholera, brakuje miejsca. Śpij lekko, mistrzu. Zaczynacie mnie irytować. A pocałuj się w tych. Co chcesz? Dobra. Ha. Słabi ludzie, przyjść walczyć? Dobra. Wielka zabawa zabijać małe ludzie z kuliki. Ale tak samo wielka zabawa zabijać wy. Co my tu mamy? Czy nie możemy się jakoś ułożyć? Jestem pewien, że nie chcesz walczyć z tak potężnymi wrogami jak my.
Oczywiście jak chcieć, ja dokuczać niezioły, co by taka głupcy jak wy tu nie przychodzić. Wy potężni, dobrze, potężni głupcy mieć najlepsze skarby. Teraz wy zginąć tak jak inni oni. No i bardzo dobrze. Nikt tu się nie certoli. Co znowu? Zbytnio. Twój głos jest miodem. Każdy chce walczyć. Nie dotykaj mnie. Jeśli coś krwawi, to mogę to zabić. No i biedny nawet nie zdołał się poruszyć. Cholera, ale za wiele to on nie miał. Dobra, co my tu mamy? Mnóstwo nikomu niepotrzebnej biżuterii, którą dobrze byłoby sprzedać. O, ale... Nie ma to jak zgoda. Szartel jeszcze może... O cholera! Szybcie, jeśli nalegacie... To jest dopiero plot twist. Kolejny mag. Dobra, różdżka ognia raz. Znowu mi przeszkadzacie. Edwin, ty rzucaj pajęczynę. Napiłbym się piwa. Co chcesz, bym zrobił? Czego? A pocałuj się. Dobra, kto zginął? Ogrylion. Ogrylion zginął. Okej. Okay. Mag został unieruchomiony. Ogrylion również. Jest miodem. No to co? Jeszcze raz. Ogrylion zginął. Ojojoj, to się źle skończy. To się źle skończy. Nie dotykaj. Jeżeli będę musiał. To co wy? Do czasu. Co to było? Ach, nie zdążył. Na szczęście nie zdążył rzucić czaru. Tracić czasu. Idź napiłbym się piwa. Niech to ma sens. Znowu mi przeszkadzacie. Jeśli coś krwawi, co chcesz, bym mogę zrobił? To zabić. A rzeźki spływają krwią. O! Uff. Mało brakowało. Zupełnie zapomniałem, że jest tu ktoś jeszcze oprócz tego ogrzego maga. Biedny ksar się wplątał. Kawałek. Wasza dobra. O, koboldy. Ogryliony. Czego chcecie? Nie chcecie chlaki. Dlaczego ja? Szybciej! Z miłości do złota. I lekko, mistrzu. Idź, dobra. O. Co chcesz, bym zrobił? Jeśli nalegacie... Błyskawica, ognista kula, zabójcza chmura. No, czyli nareszcie jakieś porządne czary. Zaczynam. Jeśli muszę. Oj, a to co? Nie ma zgoda. Ileż tu tych koboldów? Niech to ma sens. Twój głos jest miodny, warto tracić czas. Okej, okay, zrobimy coś głupiego, ale... Czego? Mam nadzieję, że ta błyskawica tu nie zrykoszetuje. Jeśli... A, chyba nie. Nie, to... nie warto tracić czasu. Dobra, co my tu mamy? Fajne czary. Mikstura siły lodowego olbrzyma. Napiłbym się. Dlaczego? Ty weź jeszcze to. To nie będzie ci potrzebne. Natomiast... możesz się spróbować nauczyć. Co my tu mamy? Ach, wy jeszcze nie znacie żadnych czarów trzeciego poziomu. A
Awans brodacza. Ale w klasie wojownika, więc. Nie za wiele. Jeśli nalegacie. Można zrobić. No następne. O, dobra. Przynajmniej szybko się skończyło. Mówiliście, śpi lekko, mistrz. No dobra, nie pamiętam, czy coś tu będzie jeszcze ciekawego. Szybciej, jeśli nalegacie. Ale same ruinki można pozwiedzać. Trzeba będzie chyba pójść do... Coś was gnębi? Co? Dlaczego? Zgoda? Ja. Wasza wola, to dobrze. Do pana burmistrza Gulikin. Po... Po odbiór nagrody związanej z zabiciem zdrajcy. Ogrzego maga. No i tego maga... Z złości do złota. Którego się nikt nie spodziewał. Marnie, a tymczasem kolejne ciasne korytarze. A rzeki przeniesione prosto z kartki zeszytów w kartkę deweloperów, którzy szybko musieli zrobić jak największą ilość lochów. Ryśpia, chłajda! Wcieloną śmiercią, tego chłopcielem zdechlaki. Szybciej! Dobiega ryśpia, chłajda! O cholera, łapki uruchamiane. Śpi lekko, mistrzu. Łapki uruchamiane, flaki lecą na lewo i prawo, ściany krwią, ubruzgane. Co chcesz, bym wasza wola? Bardzo dobrze. Nie czuję, kiedy rymuję. Fajne, naprawdę fajne piwko. O cholera. Znowu mi przeszkadzacie. Dobra, różki są po to, żeby z nich korzystać, nie? Zaczynacie mnie irytować. No dawaj. No, dobrze się udało. Trochę byłaby siara, jakby to koboldy mnie poskładały. No, ale wiadomo, różnie bywa. Przepraszam, że mi się odbija. Ale... No niestety piwerka... Wasza wola? No, zdecydowanie nie pomagają, nie bekać. Mam nadzieję, że też gdzieś tam sobie pijecie przed swoimi monitorami. Szybciej! Dobrze, bardzo dobrze. Ups. Dobra, chrzanić pułapki. Wyjście. I to jest wyjście do... Tak jest. Do ruin Firewine. Dobra, dobra. Bardzo dobrze. Ale my przejdziemy sobie tutaj kiedy indziej. Jeśli coś krw do prawdy? Coś was gnębi? Na razie. Co znowu? Nie ma to jak porządny rozlew krwi. Na razie wrócimy do Gulikin. Szybciej. Po Magdotę. Bardzo dobrze. Złości do złota. A potem przejdziemy sobie. Niech to ma sens. Co chcesz? Bardzo dobrze. Do samego mostu. A raczej jego pozostałości. No, tu nic nie ma. No to tak, oprócz trzeciego Baldura, to z CRPG-owych
gierek w tym roku jeszcze oczywiście czeka nas Cyberpunk. No, o cholera! Szalony czarnoksiężnik pada. Co oszczędza mi kłopotu? No nic, przekonamy się, czy w Cyberpunku również działa magia Safe Scamingu. O, bo tutaj całkiem nieźle. No nie spodziewałem się czegoś takiego. No to tak, biorąc pod uwagę oczekiwania... Mówiliście do mnie, zrobię co chcecie. To chyba... Nawet jeżeli będziemy mieć do czynienia z bardzo dobrą grą, to i tak niewielu będzie zadowolonych. Co chcesz? Dobra. Niech to zrobię, co chcecie. Zobaczymy, jak to się odbije na akcjach CDP-u, dobrze. Który na razie ratuje polską giełdę. Szczerze mówiąc, nie wiem, co o tym myśleć. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To już to nie się. Kolejny dureń, który nie może się doczekać batów. Co to? Nie można nikomu powiedzieć? A, może Gandalor. Jakoś skomentuję to, że odkryliśmy obecność zdrajcy. Bardzo dobrze. A tak to co? Czy jeszcze będzie DLC do zapomnianej gry z zeszłego roku? Czyli The Outer Worlds? Która pomimo dość ciepłego przyjęcia to zupełnie się... To niczym specjalnym nie wyróżniła, była po prostu cholernie nudną grą. Do zapomnienia. Julikin to nasza duma i radość. Dobrze ją traktuj. Bradacz, słyszałem, że oczyściliście ruiny mostu Firewine. Koboldy nie będą już napadać na naszą małą wioskę. Muszę wam pogratulować, to była dobra robota. Wszyscy są wam bardzo wdzięczni. I w dowód wdzięczności chciałem wam ofiarować tę drobną sumką pieniędzy. No cóż, dzięki. No to co? Wracamy do ruin mostu Firewine. O! Widać było, że mój setup właśnie nie jest idealny. Jeszcze przebija. Trzeba będzie popracować nad światłem. No dobra, ruszajcie. Bardzo dobrze. Oho, Benton. Panie Bentan. Witaj, przyjacielu. Jestem Bentan, najbardziej gorliwy wyznawca wspaniałości upadłego Ilmatera. Czy czujecie w sobie powołanie do wstąpienia na ścieżkę płaczącego Boga? Dlaczego mielibyśmy zostać wyznawcami tak nudnego i nic nie znaczącego Boga? Przebaczam wam wasze zachowanie, gdyż zapewne nie wiecie, do kogo mówicie. Chciałbym wyjaśnić wam cuda Ilmatera, więc słuchajcie uważnie. Jak już zapewne wiecie, Ilmater jest bogiem cierpienia. Większość ludzi od razu myśli, że cierpienie to dotyczy jego wyznawców, ale wierzcie mi, musieli to usłyszeć ktoś niespełna zmysłów. Co prawda, w służbie Ilmatera jest także czas na cierpienie, jednakże jest to najpiękniejsze uczucie, które otwiera oczy wiernych na wiedzę. Gdy już pocierpicie za płaczącego Boga, wasze oczy otworzą się na złotego świata, na chciwość, rozpasanie, perwersja, zwłaszcza na magię. Nie na świętą potęgę, którą daje Ilmater, ale na okrutną władzę w rękach czarodziejów. Wybacz, ale wśród nas są czarodzieje. Niektórzy z was są czarodziejami. Na wszystko, co dobre i święte, musicie zejść z tej złej drogi. Magia sprowadza tylko ból i cierpienie. Mówię wam, to niegodna sztuka. Choć boli mnie, że muszę stać w pobliżu tak złych nekromantów, dokończę moje kazanie.
Żeby uzyskać zaufanie Ilmatera, musicie się tylko wyzbyć doczesnych dóbr. Będziecie przemierzali świat i cierpieli za innych. Będziecie głosili słowo tak, jak ja głosiłem je wam. Co wy na to? Czy wyzbędziecie się wszystkich waszych doczesnych dóbr i zostaniecie wyznawcami Ilmatera? Pewnie, w tej chwili pozbędziemy się wszystkiego, co posiadamy. Hej, czekaj. Szybciej! Z miłości do złota. Spływają krwią. Mężczyźni to żałosne istoty. Nie chcę się teraz gadać. Rzadki przebłysk. Wasz wieś nie nalegacie. Niewątpliwie chwilowy. No cóż. Myślałem, że chce mnie oszukać, ale wygląda na to, że faktycznie był to prawdziwy kapłan Ilmatera. Dobra, jak tam nasza reputacja? Nielubiany. Czyli jeszcze... Robi wrażenie. Może was nie zabije. Jeszcze nie tak nisko. Mogło być gorzej. No i wydaje mi się, że jeszcze nie będą się... Nikt się nie będzie rzucał na nasz widok. No dobra. Pójdziemy pozostałościami mostu. Zaczynam myśleć, że ta drużyna jest znośna. No cóż. Ja? Przynajmniej wszyscy są zadowoleni. Pan Paul. Hej tam! Serdecznie witam, przyjaciele. Piękny mamy dzisiaj dzień. Nie zawsze było to tak spokojnie, łatwo się domyślić, patrząc na te ruiny. 300 lat temu w tym miejscu zdarzyło się wiele nieszczęść. Znam historię. Historię o bohaterach i łajdakach, którzy przychodzili tutaj i odchodzili stąd przed laty, gdy czasy były lepsze. Czy zechcecie wysłuchać jednej z takich opowieści? Pewnie, śpiewaj. Okej. Proszę. 10 sztuk złota dla ciebie. A teraz je odzyskamy. Spływają krwią. Wygląda na to, że ta drużyna nie jest taką żałosną zbieraniną, jak myślałam początkowo. Chwilę się zabawiliśmy jego kosztem, ale idziemy dalej. O, tutaj wyszliśmy właśnie. Ale mamy tak naprawdę tu co innego do załatwienia. Coś was gnębi. Nie chcę mi się teraz gadać. Wcześniej to żałosne istotne. Nie. Niektórzy powiedzieliby, że jest to drobna przesada, żeby wysyłać kulę ognia w kierunku koboldów. No ale na pewno nikt nie zaprzeczy, że w ten sposób było po prostu szybciej. Tak? O! Mailum. Wasza wola? Na ciebie czekałem. Co znowu? Coś was gnębi? Idź dręczyć kogoś innego. Znowu? Jeśli muszę. Witajcie, maleństwa. Wyglądacie na doświadczonych podróżników, a paru z was nawet na mężnych wojowników. Nazywam się Mailum i jestem najlepszym szermierzem na Wybrzeżu Mieczy. Może słyszeliście o mnie? Nie da się ukryć, że jestem całkiem sławny. Jeżeli jesteś aż tak dobrym szermierzem, to dlaczego łazisz po okolicy odziany w coś, czego nie wymienilibyśmy na łachmany? Czy chcecie mnie obrazić? Lepiej nie próbujcie albo posmakujcie mego miecza. Raz wydobyty musi posmakować krwi. No, to dlaczego nie mielibyśmy stalą rozstrzygnąć wątpliwości, kto lepiej włada mieczem? Ty czy nasza drużyna? Teraz naprawdę się doigraliście. Będziecie gorzko żałować, że poddaliście wątpliwość mojej umiejętności. Bardzo.
Szybciej! No dobra. W zasadzie to na to liczyłem. Jest miodem dla uszu. Zaczynacie mnie irytować. Nie, dlaczego ja? O cholera! Co ja zrobiłem? Niech to ma. To Kagane jest niewidzialny zamiast Montarona. Ale szara. Dobra, zabijcie go konwencjonalnie. Dobra. No. I pan Mailing. Ma coś interesującego, czyli te rękawice. Rękawice mistrzostwa, dziedzictwo mistrzów. Obrażenia plus 2, trako plus 1. Czyli minus 1 tak naprawdę. Dobra, czego by się tu pozbyć? Dobra, naprawdę bardzo mocne i potężne rękawice. Mikstura, szata ochrony przed elektrycznością. Dobra, chwila porządku w ekwipunku. Chwila na łyczka. Bardzo dobrze. Idziemy stoczyć jeszcze jeden pojedynek. Co chcesz, bym zrobił? Dobra. A, nie tu. Czy ten da się zejść? Szybciej! Z miłości do zło. Idź dręczyć kogoś innego. Okej. Trzeba się troszkę przygotować. Znowu mi przeszkadzacie. Nie? Znowu na Kagaina. To co wy. Do czasu. Montaronie. Pan proszę na... A pocałuj się w... Gdzieś tutaj. O, jest pani Karsa. Mówił, niech to ma sens. Mogę to zabić. Wasza wola? Jeśli nalegać, czy jeśli nalegacie. Trochę trzeba się uleczyć. Co chcesz, bym zrobił? Trochę podbuffować. Zaczynacie mnie irytować. Ale nie ma już jak inaczej. Twój głos jest miodem dla uszu. Co znowu? Dodamy sobie kilku przyjaciół. Szybciej, bardzo dobrze. Możemy iść. Doprowadza mnie do szaleństwa. Błagam, niech to się skończy. Niech przestanie już krzyczeć. Zamilcz już, co się stało? Co was doprowadza do szaleństwa? Jeżeli mam ci pomóc, pani, musisz się uspokoić. On jest w mojej głowie. Nie chce się uciszyć. Szepcze i szepcze. Widzicie ten słój? Widzicie? Widzimy swój pani, teraz się uspokój i powiedz, co się wydarzyło. Wraz z moimi towarzyszami badaliśmy ruiny Firewind i tam znaleźliśmy ten swój. Doprowadził ich wszystkich do błędu. Rabowali, mordowali, krew, tyle krwi. Nie żyją wszyscy, tylko ja zostałam. Głos każe mi wypowiedzieć imię. Jeżeli to zrobię, obiecuję wspaniałe nagrody. Ale nie zrobię tego, nie zrobię, nie. Czego nas chcesz, pani? Jak możemy ci pomóc? Nie można pomóc biednej Karsi. Nie można pomóc. Uciekajcie i to szybko. Wkrótce nie będę miała siły, żeby się opierać. Wkrótce wypowiem jego imię. Wtedy przyjdzie. Będzie krew. Moja i wasza. Daj nam swój. Dowiemy się, co z nim zrobić. Nie trap się. Nie! Karsa nie odda swoja. Należy do niej i tylko do niej. Odejdźcie. Zostawcie mnie, albo Karsa wypowie jego imię i wszyscy umrzemy. Daj nam swój. Oddaj go natychmiast. No dawaj,
Nie, kark! O, potężny kark. Swoją drogą trochę mnie boli kark, bo tak jestem ustawiony do monitora, ale nieważne. O cholera! Czego? Zrobię co chcecie. Nareszcie wolny. Zanim zginiecie, śmiertelnicy, dowiedzcie się, że ucieszyliście karka, największego z ogrzych magów. Dzięki waszej śmierci zyskam siłę, bo na razie jestem słaby. Dobra. Mówiliście do mnie? Co chcesz, bym zrobił? Ja też, drogi Kageinie, dlatego wasze zdrowie i pana Kageina. Znowu mi przeszkadzacie. Nie dotykaj mnie. Jeżeli Boże, będę musiał... Spływają krwią. Oh, zaczynacie mnie irytować. Naprawdę? Co to wygląda? O, wściekły wilk, zadaje obrażenia. Czy ja mam rozproszenie magii w jakiejkolwiek postaci? Aha, niestety nie. Dobra. Jak to się może skończyć? No wiadomo, może się skończyć albo dobrze, albo źle. I niestety obawiam się, że skończy się źle. Znowu mi przeszkadza. Jeśli coś krwawi, mogę to zabić. Na szczęście rzucił się na wściekłego wilka. Część ataków wchodzi, część nie wchodzi. Karkna. O, jest! Rozpadł się na kawałki. I tyle expa. No właśnie dlatego się gra w tę grę. Dobra, co chcesz, jeśli nalegacie? No, gin. Wilku. Nie śpi. No, było śmiesznie. Mistrzu. Było śmiesznie przynajmniej. No i Kagan ma was. Co my tu mamy? Rzuty obronne, obniżone, dodatkowe punkty życia, polepszone trako. Nie ma to. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Dobra, dobra. Fajnie. Czyli co? Czyli mamy wszystko załatwione. I tak naprawdę to. Ups. Jezus Maria. Jeśli nalegacie. Dobra, wracamy do Perego stu. Jeśli nalegacie. Jak się nie prześpię, to następni napastnicy nas dostaną. O, dobrze, nie będzie tak źle. Mam nadzieję, że Fiorim już. Dobra, dobra. Podgadnie, cóż to za miksturę mu daliśmy. Mogę zrobić, cokolwiek zechcesz, ale droga, czysty. Znaliśmy sposób na odwrócenie działania trucizny, która skaziła Rudę i właśnie testujemy na naszych towarach. Gdy tylko upewnię się, że nasze rozwiązanie działa, prześlę rezultaty na Neshkir. Tymczasem możesz śmiało rozejrzeć się za tym, co cię interesuje. Myślę, że znajdziesz u mnie więcej ciekawych rzeczy niż ostatnio. Wow, dzięki. Dobra, czyli sprzedajemy część gratów. Można powiedzieć, że w końcu. No, chociaż tak naprawdę nie za wiele można. Riposta Berula. Czyli. O, to już to toporki do rzucania. To było całkiem niezłe. Kije, kolczugi, tarczy. Pancerz cienia. Cholera, podrożał. No ale to też kwestia naszej niezbyt ciekawej reputacji. Co chcesz, bym zrobił? Dobra, dobra. Mogę zrobić cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Bardzo dobrze.
No dobra, i jesteśmy z powrotem w Beregoście. Myślę, że na tym etapie już nic nie zatrzymuje mnie nad pójściem do obozu bandytów. Ewentualnie na poeksplorowanie wybrzeża mieczy. Ale tak, na razie minęło 1,5 godziny. Myślę, że na dzisiaj starczy. Zobaczymy się jutro lub w czwartek, także dziękuję bardzo za to, że byliście. Ja jestem Taomcio na YouTube'owym profilu Taomcio Gun Life, albo Taomcio, nie, przepraszam, Taomcio Gun. Będzie można obejrzeć retransmisję. Dzięki wielkie. Jeszcze raz wasze zdrowie i na razie.